Manuela Gretkowska, założycielka Partii Kobiet, pisarka i działaczka społeczna, odwiedziła filię biblioteki pod Atlantami na Piaskowej Górze. Gretkowska spotkała się z czytelnikami, by opowiedzieć m.in. o tym, jak wyglądają według niej prawa kobiet w Polsce. Możemy wybierać władzę, kto nami rządzi, ale nie możemy wybierać, jak chcemy żyć najbardziej intymnie. Decydować o naszych wyborach, które tutaj za granicą parę metrów, kilometrów stąd są czymś oczywistym i co należy według Unii Europejskiej do niezbywalnych praw człowieka i ONZ-u także. Może przyjadą niebieskie berety i nam pomogą odzyskać wolność, bo kobiety jej nie mają. Oprócz praw kobiet Manuela Gretkowska poruszała tematy związane z jej zainteresowaniem twórczością Filipa Dicka, rozwojem cywilizacji i szeroko pojętej wolności. Państwo w granicach mamy swoje, którym się rządzimy. Tylko 100 lat minęło i to już jest inny świat. Państwa nie wyzwalają się spod władz kolonialnych, ani nie uzyskują niepodległości. Teraz miarą nowoczesności i postępu jest praca w ramach większych organizmów, jak Unia Europejska na przykład, która daje gwarancję bezpieczeństwa i rozwoju cywilizacji europejskiej, jak mówią u nas ludzie, którzy tego nie uznają, kultury atlantyckiej. W Atlantyku żyją tylko ryby, natomiast cywilizację europejską tworzyła Europa Zachodnia, Środkowa, Południowa.